Żeby wejść w bridge'a, będziecie musieli oczywiście zagrać całą drugą zwrotkę i cały drugi refren. Z tym, że po drugim refrenie będziecie musieli dodać jeszcze jeden dodatkowo na samym końcu akord G-dur. Zagram Wam cały drugi refren i zobaczycie, o co mi chodzi z tym akordem G-dur. Na tym G-durze będziecie musieli zagrać jeden cały schemat, fajnie, że jesteś, ok? Posłuchajcie drugiego refrenu. You're beautiful. You're beautiful. Druga linia. You're beautiful, it's true. Trzecia linia. I saw your face in a crowded place. And I don't know what to do. I ostatnia linijka, uwaga. Bridge, tak? Czyli jeszcze raz zagram Wam tylko i wyłącznie ostatnią linijkę drugiego refrenu. Pamiętajcie, że drugiego refrenu, tak? Bo w pierwszym refrenie ten akord G-dur, który wchodzi, to już jest G-durem ze wstępu i gracie od razu na tym G-durze wstęp. Zresztą już myślę, że to bardzo dobrze pamiętacie. Ok, a tutaj po tym G-durze jednym schemacie pojawia się bridge. Zagram Wam samą końcówkę refrenu. Cause I'll never be with you. Jeszcze raz Wam pokażę. Czyli zobaczcie, jak pierwszy refren się kończy, to jest tak. To za never be with you. Tak, czyli tutaj pojawił się od razu ten wstęp z tą melodyjką i to było po pierwszym refrenie. A w drugim refrenie. To za never be with you. I już chodzi w te 9. Na, 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 na. Myślę, że już czajecie, o co mi dokładnie chodzi. I teraz zapiszcie sobie akordy. C9 z emolem septymowym na pół w biciu. Fajnie, że jesteś. Drugi raz to samo. C9 z emolem septymowym na pół. Fajnie, że jesteś. I trzeci raz C9 z emolem septymowym na pół. Fajnie, że jesteś. Na koniec akord amol z akordem D-dur również na pół. Amol, pierwszy, trzeci, drugi palec dla przypomnienia. Druga, trzecia, czwarta struna. No i akord D-dur, tak? I każdy z tych akordów gracie na pół. C9 z emolem na pół septymowym, znowu C9 z emolem na pół septymowym, znowu C9 z emolem septymowym na pół i na koniec amol z D-durem również na pół. Posłuchajcie tego bridge'a i zagrajcie go razem ze mną. On jest bardzo prosty. Trzeci raz. I D-dur. I wchodzi. Yo. Znowu ten refren. Jeszcze raz, ostatni raz, cały bridge, wolne tempo. Na, 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 na. Na, 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 na. Trzeci raz. Na, 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 na. You're beautiful. I pojawia się ostatni refren. Zajmijmy się teraz właśnie ostatnim refrenem, który ma minimalne różnice. Jak będzie wyglądał ostatni refren? Pierwsza linijka identyczna jak wcześniej, czyli C9 na pół z D-durem i akord G-dur, cały schemat. Druga linia identycznie, C9 z D-durem na pół i akord G-dur. Trzecia linia identycznie jak w refrenie pierwszym i drugim, C9 z D-durem na pół, G-dur jedno uderzenie w dół, G-dur z basem w fisie jedno uderzenie w dół i emol septymowy, cały schemat. I powtarzacie w czwartej linii, powtarzacie, to już jest właśnie zmiana, powtarzacie dokładnie tą samą trzecią linię, czyli C9 na pół z D-durem, G-dur jedno uderzenie w dół, G-dur z tym z fisem, czyli G7+, plus, G-dur z fisem w dół jedno uderzenie i emol septymowy dwa całe schematy, ok? I sama końcówka, dwie ostatnie linie, to jest C9 z D-durem na pół i emol septymowy cały schemat i na koniec jest C9, jedno uderzenie w dół, D-dur jedno uderzenie w dół i G-dur jedno uderzenie w dół. Zagram Wam to bardzo powoli. Zobaczcie i spróbujcie zagrać to ze mną, tak? To nie jest trudne, to są już proste rzeczy. Jeśli opanowaliście pierwszy i drugi refren, to tutaj sobie poradzicie bez problemu. Tu jest tylko różnica ilości schematów i powtórzeń linijek, ok? Na pół i G-dur, cały schemat. Znowu C9 na pół. Znowu cały G-dur. I tu się zmienia melodia. The smile on her face. Cały schemat. Znowu G. G z basem w fisie i E7, dwa schematy.
zagrajmy to sobie jeszcze raz z komentarzem, postaram się nie śpiewać. C9 na pół z D-durem i cały G-dur. Znowu C9 z D-durem na pół i znowu G-dur cały schemat. Trzecia linia. C9 na pół z D-durem. Jeden G-dur, jedno G7 i jedno E7. Cały schemat. Znowu C9 z D-durem na pół. Znowu G, dwie przez fis, E7, dwa schematy. Drugi schemat na E7. C9 na pół z D-durem. I E7 cały schemat. Pojedyncze uderzenia. Okej, i ostatni raz, ale już ze śpiewem, ale cały czas wolne tempo. You're beautiful. Okej, to już były wszystkie elementy, czyli mieliśmy wstęp, podwójny wstęp, później mieliśmy zwrotkę, po zwrotce następował refren, po refrenie następowała jedna linijka wstępu, znowu zwrotka, znowu refren, ale pamiętajcie, że na drugim refrenie musicie zagrać ten akord G-dur, cały schemat na samym końcu, fajnie, że jesteś, po czym pojawia się bridge. Po zagraniu bridge'a mamy znowu refren, to już jest trzeci, ostatni refren, w którym jest więcej linijek, one się powtarzają, tylko minimalnie się zmieniają. Zagrajmy sobie ostatni raz całość od początku od akordu G-dur razem ze mną w wolnym tempie. Mam nadzieję, że wszystko zapisaliście na kartkach łącznie z biciami akordowymi. Lecimy, 3-4. You're beautiful.
Okej, okay, na sam koniec w takim razie pokażę Wam w kilku różnych tonacjach. Ten kawałek jest o tyle charakterystyczny, że sam początek jest śpiewany przez Jamesa bardzo nisko, a później w refrenie wchodzi bardzo, bardzo wysoko, dlatego jest dosyć ciężko dobrać tą tonację. Jeśli ta tonacja, którą Wam teraz zaproponowałem bez kapodastra, Wam nie pasuje, no to spróbujmy sobie z tym kapodastrem, powiedzmy na, nie wiem, trzecim na razie progu i później jeszcze na piątym Wam pokażę, a ósmy próg, tak jak Wam wcześniej mówiłem, to jest tonacja oryginalna, więc jeśli zaśpiewacie sobie z oryginałem, będzie Wam pasowało, no to wtedy możecie położyć ten kapodaster na próg ósmy. Ok, czyli z kapodastrem na progu trzecim, sam początek. My life is brilliant, my life is pure, I saw an angel, of that I'm sure. To by była zwrotka i sprawdźcie jeszcze refren. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in the crowded place. Dobra, i to było zaśpiewane z kapodastrem na trzecim progu, ale ore jest niżej. Teraz Wam zaśpiewam jeszcze raz dokładnie to samo, ale z kapodastrem, również na trzecim, ale ore jest wyżej, dobra? Czyli będzie tak. Być może tak jest lepiej. Dobra, i jeszcze refren. Sprawdźmy sobie na piąty progu. Znowu orejestr niżej i orejestr wyżej, chociaż nie wiem, czy o ten rejestr wyżej to wyciągnę. No ale się okaże. Dobra, sam początek. Okay. My life is brilliant, my life is pure, I saw an angel, of that I'm sure, she smiled me on the subway, she was with another man. Dobra, i jeszcze refren. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place. Dobra, i jeszcze to samo na piątym progu, ale z rejestrem wyżej podczas śpiewania, tak? Lecimy od akordu G-dur. No, już wysoko jest dla mnie, za wysoko. My life is brilliant, my life is pure, I saw an angel, of that I'm sure, she smiled me on the subway, she was with another man. Tragedia jest dla mnie, okej. Okay. Jeszcze weźmy sobie refren w takim razie, też w tym wyższym rejestrze. Być może będziecie śpiewali tak, że na przykład zwrotkę będziecie śpiewali w rejestrze niższym, a refren będziecie śpiewali w tym wyższym. No zobaczycie, dobierzecie to sobie. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I never be with you. Dobra, no i sprawdziliśmy trzecią pozycję z kapodastrem w niższym i w wyższym rejestrze i piątą w niższym i w wyższym rejestrze. Do tego macie oczywiście na początku nagrania bez kapodastra, więc możecie też sprawdzić i na ósmym progu pamiętajcie, że jest tak jak w oryginale. No i to by były te tonacje. Dobierzcie sobie i zacznijcie to oczywiście śpiewać po uprzednim nauczeniu się idealnie akordów i idealnie bicia akordowego. Już całe głosu i grań numer 19. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, dajcie łapę w górę, udostępnijcie na Facebooku, na tablicy, pomóżcie trochę promować Naucz się grać. Nie ukrywam, że będę Wam naprawdę bardzo wdzięczny za to. Ok, pamiętajcie, żeby wysyłać propozycje do nowego głosu i graj przez dział kontakt na naszym sklepie. I tyle. Napiszcie w komentarzach te pytania, jeśli chcecie, żebyśmy nagrali pytania i odpowiedzi, to Wam nagram pod warunkiem, że będzie oczywiście odpowiednia ilość komentarzy. Trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się w następnym głosu i graj. Pamiętajcie, czekam na nowe propozycje. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć!